Przywitać się musimy. Dzień dobry, Remigiusz Wrób. Anna Lachowska. Fundacja Przemocnia. Okej. Czyli omówiliśmy sobie, jak ten rozwój moralny mniej więcej przebiega i ja teraz oddaję Remkowi głos. Mianowicie, przechodzimy teraz do kolejnego wątku, do kolejnego modułu naszego dzisiejszego wywodu. O tym, że szacunek to ważność, czyli bycie tu i teraz. A więc parafrazując, szacunek to zrozumienie tego, w jakiej człowiek się sytuacji aktualnie znajduje. Aby człowiek mógł i zasługiwać na szacunek, i odnosić się do innych osób z szacunkiem, musi dokładnie rozumieć, co się w danym momencie dookoła niego dzieje, w jakiejś sytuacji komunikacyjnej. W pierwszej kolejności zacznę w ogóle od rozróżnienia pomiędzy szacunkiem, a normą społeczną. Od dziecka słyszymy, a wręcz wmawia się nam i nam się nakazuje mieć tak zwany szacunek. Najczęściej się mówi do osób starszych, ale w ogóle też do rówieśników, do nauczycieli, do rodziców innych dzieci. Generalnie do każdego drugiego człowieka, z którym się spotykamy, powinniśmy mieć szacunek. Ale co to dokładnie oznacza? Dla dziecka, które jeszcze nie może zrozumieć, jak już wykazaliśmy w poprzedniej części naszego wywodu, czym faktycznie jest moralność, czym jest dobro i zło, czym jest szacunek. Szacunek to jest uległość. A potem już w dalszych etapach rozwoju tego się jakby nie aktualizuje się tej wiedzy, czy po prostu tego bardziej tego zrozumienia. Więc ja sobie uświadamiam, że teraz sobie w ogóle uświadomiłem, teraz w ogóle ten wątek tak naprawdę wytworzyłem w głowie. Ludzie wzrastają i potem żyją całe swoje dorosłe życia w bardzo wypaczonym zrozumieniu, że szacunek to jest jakaś forma uległości, czyli przyjmowanie niemalże bezkrytyczne tego, co ktoś inny mówi, tego, jak się zachowuje, tego, co głosi, bo przecież dziecko no, nie ma takiej siły, nie ma na pewno też takiego autorytetu, nie ma takich możliwości jak osoba dorosła, tak? Więc ten szacunek ono musi po prostu zrozumieć najbliżej, jak potrafi do tego zrozumienia, czyli poprzez uległość. No niestety w ogóle to nie o to chodzi. I szacunek, a norma społeczna to też jest coś innego. Mianowicie to, co się chce nazywać szacunkiem, to jest norma społeczna. To znaczy nie miej szacunek, tylko zachowuj się... Jakbyś miał szacunek. Tak, zachowuj się kulturalnie wobec drugiego człowieka. I nawet mając zły dzień i robiąc zakupy w sklepie, nawet jeżeli mielibyśmy na to z jakiegoś powodu ochotę się wyżyć, na ekspedience nie splujemy jej w twarz, prawda? Albo nie ukradniemy niczego, nie popełnimy tej kradzieży. Bo jest to zachowanie społecznie nieakceptowalne. To już dziecko na tym etapie no, powinno mieć świadomość, że tak się nie robi. Natomiast szacunek to jest coś bardzo szczególnego, co się tyczy tylko pewnej grupy ludzi. Nawet nie tyle grupy, co się po prostu tyczy pewnych jednostek. Jeszcze bym chciała coś wtrącić. Antypedagogika lat 70. to był taki nurt tego bezstresowego wychowania. Za tym poszły różne inne nurty wychowawczo, jakieś kognitywne, typu porozumienie bez przemocy i tak dalej. Natomiast sama antypedagogika, tak jak jej nazwa na to mocno wskazuje, była czymś radykalnym, ekstremalnym i ona zakładała, tak jak Rousseau, że człowiek rodzi się taki, jaki powinien być i nie potrzebuje wychowania. I co nam to dało przez te 2-3 pokolenia? Otóż dało nam to taki dziwaczny postulat, że szacunek równa się
de facto miłość bezwarunkowa, czyli w ogóle z drugiej strony to, co, o czym powiedział Remek, drugie ekstremum, również bardzo szkodliwe. To znaczy, na przykład, że to są takie, takie koncepcje, jak to, że na przykład każdy zasługuje na szacunek. Czy w ogóle to jest wartość odnosić się do ludzi tak jakby byli od zawsze naszymi najbliższymi przyjaciółmi albo członkami rodziny. Czy właśnie z takim bezwarunkowym przekonaniem o tym, że oni też chcą dla nas jak najlepiej i że na pewno zrobią, będą czynić dla nas jak najlepiej. Tak, i że w ogóle właśnie należy ich akceptować jakby w całości, ale akceptować to jest mało, afirmować. I do czego to doprowadza? To doprowadza do takiego postmodernistycznego pierdolniku, jaki mamy w grupach na Facebooku, gdzie każdy ma rację. Nie można nikomu tym samym powiedzieć, że nie ma racji. Tak. Gdzie każdy ma prawo do własnej opinii, czyli może ci naubliżać, może cię poniżyć, bo to jest jego własna opinia i ty nie masz, jeśli ty się bronisz, to ty jesteś agresywny, bo przecież ta osoba ma prawo wymagać od ciebie szacunku, czyli przyjęcia bezkrytycznie tego, co ona powiedziała. I to jest moralność. Amoralność. To jest właśnie amoralność małego dziecka, które ma prawo się drzeć, ma prawo na ciebie narzygać, ma prawo na ciebie zrobić kupkę, a ty masz obowiązek mu usłużyć. Bo przecież też trzeba być dla siebie bezwarunkowo miłym, bo się zostanie wyrzuconym z grupy. Tak. Naprawdę, no ta egocentryczna amoralność narcyzmu pierwotnego ma zastosowanie do drugiego roku życia i nigdy więcej później. Już nie powinna mieć miejsca. Dlaczego? Dlatego, że wprowadza ogromną dysproporcję. Wprowadza grupę ciemiężącą i ciemiężoną. I się robi naprawdę niemiło, chociaż miało być najmilej na świecie. Tak, 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 tak. Miało być najmilej na świecie i jak w tym eksperymencie z myszami, którego autora nie potrafię zapamiętać, dochodzi w takiej sytuacji do dystopii, do koszmaru społecznego. Tak czy inaczej, proszę Państwa, szacunek to jest coś, co się zdobywa ciężką pracą. Praca, ale praca może, każda praca może być ciężka, jeżeli ją taką uczynimy, ale ta praca musi przynieść rezultaty, które są dobre i które są długotrwałe i które są spójne z wartościami, znowu właśnie obiektywnie po prostu istniejącymi, nawet nie obiektywnie wyznawanymi, po prostu tylko takimi, które obiektywnie po prostu istnieją w każdej kulturze, w każdej społeczności świata. Wtedy się zasługuje na szacunek, ten szacunek się zdobywa. Czyli szacunek jest w ogóle taką wypadkową dynamiki pomiędzy różnymi osobami. Tak. Czyli bez tej dynamiki w ogóle nie ma tematu szacunku. A to egocentryczne żądanie szacunku bezwarunkowego w zasadzie no jakby tak ustawia sytuację, że ja jestem jedynym aktorem, a wy wszyscy jesteście tylko dekoracjami. Czyli tu nie ma relacji. Czyli nie może być mowy o szacunku. Szacunek to jest uznanie jakby całości sytuacji, którą zbudowaliśmy w skomplikowanym systemie. Czyli znowu uważność i zrozumienie tego, co do czego faktycznie po prostu doszło w danej społeczności. Ja nie mogę odnosić się z szacunkiem do byle jakiego ekspedienta w byle jakim sklepie, nawet w moim osiedlowym, w którym pojawiam się często,
Bo ten ekspedient nie zrobił dla mnie niczego szczególnego. Przykładowo przynosząc dla mnie jakiś towar z zaplecza sklepu, którego nie było aktualnie na półce, on po prostu wykonał swój obowiązek. I teraz pewnie znowu budzi się was opór. Jak to traktować go bez szacunku, Mierzełku? Kicia, zejdź stamtąd. Wchodzimy. Jak to traktować go bez szacunku? Nikt nie powiedział, że bez szacunku. Kulturalnie. Tylko tak. Nie z szacunkiem. Mhm. Tak, kulturalnie zachowuj się, tak byś zasługiwał na szacunek. Czyli zachowuj się kulturalnie, z klasą, grzecznie. To jest absolutna w ogóle podstawa do tego, żeby kiedykolwiek można było myśleć o tym, że będzie się zasługiwać na szacunek. Swoją drogą nikomu nie powinno zależeć konkretnie na tym, żeby w przyszłości oczekiwać od ludzi szacunku, tylko na tym, żeby efekty jego pracy były faktycznie przydatne i długotrwałe. Tak, szacunek zawiera element afirmacji. Słowo, które jest w Polsce bardzo źle używane. Atencja. Atencja to nie jest uwaga po prostu. Znaczy nie po polsku. Po angielsku tak. Po polsku to jest właśnie uznanie, szacunek. To jest zwracanie uwagi na kogoś z szacunkiem. Czyli to, co wy nam teraz dajecie, to jest atencja. Chyba, że jest tu jakiś hejter, no to z jego strony nie ma atencji. Ale wy, którzy chcecie się dowiedzieć, co mam do powiedzenia i chcecie to jakoś sobie wchłonąć do waszych głów, żeby poszerzyć ten swój horyzont, bo dzięki kontaktowi z nami można poszerzyć swój horyzont, wydajecie atencję. To jest szacunek. Myślę, że właśnie to, że to jest w Polsce tak źle używane, w ogóle obrazuje bardzo dobrze to, że każdy chce atencji. Czyli szacunku dla rzeczy, które z siebie wypluwa, niezależnie od tego, jak marnej one będą jakości. To jest pajdokracja. Czyli podsumowując ten wątek, my musimy cechować się przywiązaniem do faktów, konkretnie do faktów tego, czy ktoś faktycznie swoją pracą, efektami swojej pracy, swoją postawą, swoim wysiłkiem dla rodziny, dla społeczności, dla kogokolwiek na ten szacunek zasługuje. Więc w tym sensie szacunek jest uważnością. Piotr Kosio mówi, że to nieporozumienie jest raczej spowodowane tym, że to jest po prostu kalka z angielskiego. Mhm. Tak, ja mówię, że symbolicznie, nie metaforycznie, pięknie to właśnie obrazuje problem, o którym mówimy. Dalej, szacunek to uważność. Kto zasługuje na szacunek? No, zrobił się taki fikuśny noczek, ale go sobie zostawię. Kto zasługuje na szacunek? Na szacunek zasługuje osoba, która potrafi się skomunikować. Ja od razu zaznaczę, że można się albo komunikować, albo się można nie komunikować. Nie można natomiast komunikować się niepoprawnie, nieefektywnie, albo nawet bezprzemocowo. Po prostu komunikacja jest z założenia bez przemocy i jest spójnym, płynnym przepływem komunikatów pomiędzy co najmniej dwiema stronami. Jeżeli tego nie ma, po prostu mówimy o braku komunikacji. No, komunikacja to jest połączenie, no więc jeśli ono do niego nie dochodzi w procesie wyrażania się, no to ciężko mówić o komunikacji. Rozumiem, że można się z nami nie zgodzić, ale to jest nasz postulat. Nie na ten moment nawet, żeby to dyskutować. Czyli na szacunek zasługuje osoba, która potrafi się komunikować, żeby się komunikować, to jest tak mocno zakorzenione w języku, że nawet ja teraz chciałem samemu sobie zaprzeczyć sprzed chwili, trzeba wykazywać się empatią, czyli uważnością, czyli zrozumieniem tego, co się aktualnie dzieje. Ta moja myśl dotyczy zwłaszcza pewnego obrazu, który jest dla mnie bardzo wyraźny i podamy potem w komentarzach link do tej wypowiedzi profesora Jordana Petersona. Mianowicie to było wystąpienie dla grupy studentów w jakiejś tam auli uniwersyteckiej, gdzie prelegent odczytywał profesorowi Petersonowi maile od różnych osób. I oczywiście po raz kolejny profesor Peterson został zapytany o jego
o jego postawę, jeżeli chodzi o używanie zaimków, takich dobranych specjalnie przez osoby, które się identyfikują jako transpłciowe, na przykład, tak? Nie tylko. Ja po prostu gorąco zachęcam, żeby każdy z Państwa, jeżeli tego nie widział, żeby dokładnie obejrzał, ponieważ to jest arcydzieło. Tego jak się komunikować. Wychodząc tak naprawdę z takiego bardzo uniwersalnego, obiektywnego początku, znaczy na początku profesor Peterson mówi tak bardzo rzeczywiście spokojnie, powoli, na takim normalnym poziomie swojej głośności, ale powoli, 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 kończy wreszcie swoją wypowiedź, mówiąc naprawdę głośno, dobitnie, używając bardzo konkretnych słów, zaznaczając, nie ukrywając swoich emocji, bardzo dobitnie zaznaczając swoją postawę, co na dany temat myśli, co uważa i o czym jest przekonany i czego na pewno w swojej postawie nie zmieni, ale nie przekracza absolutnie niczyich granic i empatia nie przekracza granic sytuacji, w której się znajduje. On w ogóle nie zapomina o tym, że to nie jest sytuacja jakaś tam poufała, powiedzmy pomiędzy nim, a dajmy na to jego żoną, tylko to jest sytuacja publiczna, która dodatkowo jest nagrywana i transmitowana. On nie używa wyrazów, które są pejoratywnie nacechowane. On, pomimo że widać jego gniew, który jest zrozumiały, on nie wpada w żadną furię, w żadną wściekłość, jest cały czas pozostaje opanowany w 100%. I pomimo, że wyraźnie widać, że ten temat go w tym momencie zagitował tak emocjonalnie, ponieważ już wielokrotnie wcześniej go poruszał, to jednak nie pozwala po prostu sobie w żaden sposób wybuchnąć. I on zachował się, powiemy, bardzo profesjonalnie. Tylko teraz, znowu, tak samo jak powiedziałem, że szacunek nie jest czymś, na czym nam powinno zależeć, bo nie zależy w ogóle od nas. I właśnie tutaj Piątkosia, ja nie wiem, czy Piątkosia wzięła tę definicję skądś, czy ją po prostu napisała, ale napisała: szacunek równa się nasz stosunek do osób, które zasłużyły na nasze uznanie, które nam imponują, które możemy brać za wzór. Tak samo jak szacunek nie zależy od nas, tak samo w istocie profesjonalizm tego zachowania profesora Petersona jest w istocie czymś wtórnym wobec tego, co on faktycznie zrobił. To znaczy, mówię, on się zachował uważnie, empatycznie, z poszanowaniem wszystkich osób zgromadzonych w tamtym momencie w tej auli, zachowując swoją godność profesora, tak, którym po prostu nie przystoi robić pewne rzeczy w sytuacjach publicznych, ale my dopiero powiemy o nim, dajmy na to, w taki sposób: wow. To jest, trochę teraz zawodowy, powiem, zawodowiec. On się zachował naprawdę profesjonalnie, fachowo. Czyli profesjonalizm jest w istocie tym, jak my odbieramy kogoś, ale ten profesjonalizm jest oczywisty dla wszystkich. Znowu, tak samo jak moralność, profesjonalizm opiera się na obiektywnych filarach tego, co w kulturze, w społeczności zasługuje na bycie odbierane jako profesjonalne. Tak, Piątka się mówi, że po prostu podsumowała to, co mówiliśmy, ale podsumowała to tak przepięknie, że aż jestem wzruszona. To są te dwie rzeczy. I teraz robienie z siebie ofiary równa się lekceważenie. Mówiliśmy już tak naprawdę o tym z pięciu kur. Tak naprawdę ta kura, która dzisiaj zawyła, robiąc siebie ofiarę, po prostu nie... Zlekceważyło doświadczenie, kura ofiara, kura A, zlekceważyła doświadczenie kury drugiej.
spróbowała z niej zrobić kata w trójkącie dramatycznym. A jakie doświadczenie zlekceważyła? To, że ją wkurzyła. To, że naruszyła jej granice, że ją zdenerwowała i kura druga dziobnęła ją w obronie swoich własnych granic. Ponadto można to mówić, też można to zrozumieć w ten sposób, że jest to zlekceważenie tego, jak powinno, tego, jak w pierwszej kolejności mimo wszystko powinniśmy myśleć o drugim człowieku, bo to jest zdrowe i słuszne społecznie i praktyczne, że raczej ma dobre intencje i ma poprawne rozumienie w ogóle spraw, które się dzieją na tym świecie, tak? Raczej ta kura powinna zakładać, że inna kura, dostając w pysk za coś, czego nie powinna robić, po prostu przyjmie, tak, tę karę. Ona zlekceważyła to doświadczenie, czyli też w istocie, o ile u kur po prostu tego typu myślenia abstrakcyjne występujesz na takim poziomie, tak, źle pomyślała o innych kurach. Kury są w fazie amoralnej, aczkolwiek jako zwierzęta stadne nie tak zupełnie znowu do końca. Natomiast no, nie będziemy oczekiwali od kury rozwoju moralnego wyższego niż u trzylatka. Choć widziałam szczególnie u kogutów, że mogą być na wyższym poziomie niż trzylatek. W każdym razie właśnie mówimy o osobach amoralnych, o kurach jako o personalizacjach osób amoralnych, które nie wyszły na te abstrakcyjne, nastoletnie poziomy moralności. Tak, ona nie uznała cierpienia kury drugiej. Pierwsza kura nie uznała cierpienia kury drugiej. Ja nie wiem, co ona jej tam zrobiła, czy jej zabrała jakieś jedzenie, czy coś. Cierpienie to jest może dużo powiedziane, tak? Ale jakieś straty. Myśląc egocentrycznie w ramach fazy amoralnej, liczył się tylko Kali, czyli kura pierwsza. Kali ukraść krowa? Dobrze. Kalemu ukraść krowa? Źle. I żeby być osobą w ogóle godną szacunku, to niejednokrotnie trzeba przekroczyć własny egocentryzm. Na przykład oddać pieniądze, choć nie jest to wygodne, powiedzieć: przepraszam, masz rację, choć poczuję się w tym momencie jak idiotka. Być może. Być może w pierwszym odruchu, bo w kolejnych krokach już nie, już zaczyna się czuć ze sobą dobrze za każdym razem, gdy przyznasz drugiemu człowiekowi, że to ty nie miałeś racji. I to jest w ogóle coś, co naszemu związkowi pozwoliło przetrwać i go uratowało i było wielką nadzieją. To znaczy, ja oddychałam z ulgą za każdym razem, gdy się okazywało, że ja nie mam racji. Ja mam PTSD po przemocowych związkach z prawdziwymi świniami. I kiedy się okazywało, że ja nie mam racji co do Remka, ja byłam cała szczęśliwa. Bo są dwie opcje. Albo ja mam rację i on jest... Albo ja nie mam racji, pojechałam skryptem, pojechałam heurystyką dyktowaną przez moje PTSD i on nie jest. Co jest dla mnie lepsze? No lepsze jest dla mnie to, żeby mój partner nie był, prawda? To jest szczęście. Co za szczęście będzie dla mnie wynikało z tego, że ja mam rację, że mój partner jest. No trochę satysfakcji dla jakiegoś skisłego ego. Nic więcej. To jest coś, co musimy przekroczyć w rozwoju moralnym już dosyć wcześnie i zacząć czerpać inną korzyść, inną satysfakcję. Z tego, że zrezygnuję z partykularnego interesu. Z tego, że zrezygnuję z satysfakcji ego. Całkiem niedawno pewna kobieta powiedziała mi, że zazdrości mi Remka. Bo to fajny facet, odpowiedzialny,
taki właśnie uważny, można z nim porozmawiać, on mnie nie wystawi. I on za moim pośrednictwem, jakby za moim wstawiennictwem pożyczył jej pieniądze. I dwa dni później ona mi marudzi, wyrzyguje się na mnie, że ona się źle czuje. Ona się wiecznie źle czuje. I to tym razem źle się czuła przy całe swoje pieniądze na głupoty. W tym nie oddając ich Remkowi. Więc pisze jej, słuchaj, postępuj słusznie, będziesz się czuła dobrze. A postępując tak, jak postępujesz, nie będziesz się czuła dobrze. Proste. A co nam pisze, że jestem pierdolonym kurwiskiem, które nie ma dla niej wystarczająco współczucia i ona nie odda mi pieniędzy, to znaczy nie odda ich Remkowi. To były moje prywatne środki. Tak. Bo ja jestem pierdolonym kurwiskiem, które jej nie współczuje tego, że ona się źle czuje, bo ma cały hajs, jaki miała i nie ma za co kupić jedzenia. Znaczy, w ogóle czego ona mi zazdrości przede wszystkim? To jest, zobaczcie, jak prymitywne jest to spojrzenie. Czego ona mi zazdrości? Tego, że jestem kobietą, która nigdy w życiu nie zachowałaby się tak jak ona, to nie ma czego zazdrościć, po prostu się tak mi zachowuj. Czego ona mi zazdrości? Tego, że jestem osobą, która pracowała nad swoją moralnością i swoim w ogóle byciem w relacjach do tego stopnia, że może mieć faceta, który jest taki sam, no to spoko, zachowuj się moralnie, nie ma problemu. Wówczas jakiś naprawdę moralny facet cię doceni, lala. Czego ty mi zazdrościsz? Tego, że ja postępuję właśnie z szacunkiem wobec ludzi, którzy zasługują na szacunek? Ktoś ci broni? Zachowywać się na poziomie, zachowywać się kulturalnie i zachowywać się z szacunkiem? Nikt ci nie broni. To, że wiesz, czego ty mi zazdrościsz? Tego, że ja potrafię powiedzieć, przepraszam, nie miałam racji, ty masz rację, skrzydziłam cię, strasznie głupio się z tym czuję. I naucz się te słowa popierać działaniem. A wówczas wiesz, będziesz mogła zasłużyć na faceta, który jest zajebisty. No bo jeśli ty nie oddajesz wiesz, pieniędzy z tak idiotycznego powodu, jak w ogóle z jakiego, no nie wiadomo z jakiego. Kupię pieniędzy na głupoty i ja ci z tego powodu nie współczuję. To jest w ogóle dla mnie jakieś absurdalne oczekiwanie. Takiego jakiegoś małego dziecka, które... Znaczy absurdalne dla ciebie jako dorosłego i dorosłego myślącego człowieka, tak, ale zupełnie zrozumiałe. Znaczy ja mogę, tak, ja mogę współczuć rocznemu dziecku, które jest głodne, bo całe swoje jedzenie wywaliło na ścianę, bo je to bawiło. Mogę. No ale nie osoby, która ma ponad 30 lat. I jeszcze nie tylko swoje jedzenie wyrzuciło na ścianę, ale jeszcze nasze. Tak? No, nie będę tego współczuła, bo to jest właśnie totalne lekceważenie nas. Chociażby dlatego. I osoba, która zachowuje się tak samo, zasługuje na faceta, który potraktuje ją w ten sam sposób. Podsumowując te wszystkie rzeczy, o których powiedzieliśmy, staje się jasne, z jakimi ludźmi nie powinniśmy w ogóle nawiązywać relacji, z jakimi ludźmi w ogóle nie powinniśmy wchodzić, z jakimi ludźmi nie powinniśmy nigdy robić żadnych interesów, bo będzie jasne, że jeżeli zobaczyliśmy człowieka zachowującego się niemoralnie w jednej sytuacji, to znaczy, że on po prostu pewnych rzeczy nie nabył, w
pewnych rzeczy go nie nauczono, że nie wychowano po prostu go w odpowiedni sposób, że się nie socjalizował, że nie posiada empatii i tak dalej. Tak, on nie wszedł po tych kolejnych schodkach rozwoju według Muszyńskiego. On po prostu jest tak nisko, że po jednym jego krzywym zachowaniu, bardzo takim nawet pozornie mało znaczącym, wy możecie ocenić, na którym poziomie rozwoju moralnego on jest, a więc możecie ustalić, co on wam prędzej czy później zrobi. Ja tego bardzo nie chciałam zaakceptować bardzo długo, bo też nasiąknęłam różnymi głupotami, które narosły wokół szacunku i moralności w tym naszym głęboko chorym społeczeństwie. I tego typu pojęcia, które oczywiście mają swoje własne definicje, jak amoralność, syndrom DDADDD, zaburzenie osobowości, empatia względem jej brak, niezrozumienie norm społecznych, niezrozumienie istoty komunikacji, syndrom ofiary. Tutaj jedno wynika z drugiego, uzupełnia się, przenika. Koniec końców, w takim czysto praktycznym sensie, nie ma twardej po prostu potrzeby takiego ścisłego rozróżniania tych zjawisk, ponieważ one będą i tak tyczyć się zawsze po prostu takiego człowieka. Z jedną różnicą. Zaburzenia antyspołeczne łamane na narcyzm to są ludzie, w ogóle wiązka B, to są ludzie mający świadomość moralności i mający ją głęboko i daleko w dupie. To nie są ludzie amoralni. I wiecie, jest nadprodukcja, naddiagnoza, przynajmniej na tym Facebooku, na którym my pracujemy, narcystów. Wiecie, narcystów jest może 1, może 2% społeczeństwa, poprawnie Piątkowska, ale chyba, znaczy w ogóle zaburzenia osobowości to jest nie więcej niż 10% społeczeństwa, więc na narcystów i antyspołecznych naprawdę przypada może 1%, może 2%. Nie ma szans, żeby ich było tylu, o ilu jest pisane na fejsie, czy mówione na YouTubie. Nie ma bata. Większość ludzi zachowujących się niemoralnie to są ludzie, którzy nigdy nie wyszli z fazy amoralnej. Tak naprawdę w tak fatalnym stanie jest nasze społeczeństwo, naprawdę. My długo naprawdę mówimy, dlatego ja pozwolę sobie tutaj kilku bardzo też ciekawych, ale nie aż tak spójnych z tym, co do tej pory mówiliśmy, wątków jednak pozostawić na kolejne transmisje. Pozostawimy Państwa w delikatnym niedosycie, ale to jest tak naprawdę z korzyścią dla wszystkich, bo te rzeczy, które jeszcze tutaj widzę na tablicach, o których dzisiaj nie powiedzieliśmy, zasługują tak naprawdę moim zdaniem na odrębne nagrania czy transmisje. Tym bardziej, jak Wam będzie kwitło po tym streamie coś w głowie, to piszcie koniecznie w komentarzach, bo to jest taki w ogóle gigantyczny jakiś obszar, moralność, z którego możemy jako społeczność wyciągnąć w ogóle zupełnie nowe wnioski na temat terapii i autoterapii. Dlatego, że w terapii i autoterapii raczej w ogóle nie bierze się pod uwagę moralności. Tak jakby w ogóle się nie brało pod uwagę w ogóle pedagogiki. Tak jak się nie bierze pedagogiki, tak. Jak się traktuje pedagogikę jako niedorobioną psychologię, gdy to w ogóle nie o to chodzi. I to, o czym my dzisiaj mówimy, to jest stricte pedagogiczna wiedza, właśnie której psychologowie nie muszą mieć. Mogą coś tam liznąć, ale nie muszą mieć. A powinni mieć. Te rzeczy powinny być nauczane w szkołach, ale nie ma dla nich zrozumienia i nie ma dla nich też zrozumienia
Dlatego, że nauczyciele, wychowawcy po prostu nie posiadają tej wiedzy. Nie posiadają, bo dlatego, że byli wychowani w niewłaściwy, koniec końców, jak się okazuje, sposób, w ogóle nie zauważają doniosłości tej wiedzy. Im się wydaje, że wystarczy powiedzieć, nieważne kto zaczął bójkę, teraz podajcie sobie ręce. Nawiązując do to jest czysta przemoc. To jest czysta, bierna agresja. I teraz konkludując... Niemoralna. Kompletnie. Teraz już przechodząc do takiej finalnej konkluzji, finalnego wniosku. Dzisiaj powiedziałem Annie, że to jest w zasadzie tabu. Tabu mówić o tym, że z pewnymi ludźmi po prostu do niczego się nie dojdzie, że niektórzy ludzie do niczego nie dojdą, że z nimi się niczego nie stworzy, że naprawdę ich życie koniec końców w takim praktycznym, społecznym wymiarze po prostu jest niewiele, albo wręcz czasami niestety też po prostu dla nich samych nic nie warte. Ale bardzo nie jest... kontrowersyjne, bardzo kontrowersyjne. Ale z drugiej strony, jak się na tym zastanowić, to w ogóle nie jest zdanie, to w ogóle nie jest wniosek nacechowany jakkolwiek emocjonalnie. To jest przykra, smutna, bolesna prawda o tym świecie, ale prawda, która się w nas ugruntowuje, przykładowo podczas psychoterapii, przecież dobry psychoterapeuta rzetelny, który rozumie sytuację, z którą przychodzi do niego klient, sam mu powie, tych ludzi powinieneś w którymś już tam momencie wyeliminować ze swojego życia, bo z nimi nic dobrego ci z tych relacji nie przyjdzie. Ale z jakiegoś powodu to jest... Nie można mówić o tych ludziach, że ich życie nie generuje sensu. Mówię o takim sensie aksjologicznym, franklowskim, prawdziwego sensu. To ja nie mówię teraz o eksterminacji ludności, że trzeba ich zabić, bo ich życie nie ma sensu, tylko o takim naprawdę świadomym stwierdzeniu, czy sens jako wartość posiadania świadomości tu zachodzi, czy nie. Niestety, bardzo często nie zachodzi. Nie wolno tak mówić. Nie wolno o tym mówić. Każdemu należy się szacunek bezwarunkowy. Egzystencja każdego ma taki sam sens w sensie aksjologicznym. I wartość. Ale to zdanie właśnie jest jest, jakby to powiedzieć dobrze i ładnie, estetycznie i stylistycznie. To zdanie można wypowiadać w gabinetach psychoterapeutów, ale publicznie już nie. Chociaż staje się jednak coraz bardziej, nieważne czy to zdanie się rozumie czy nie, staje się jednak coraz częściej po prostu powtarzanym komunikatem, powtarzanym w społecznościach, powtarzanym publicznie. Tak, ale nadal pomiędzy osobami, które próbują się spod przemocy wyrwać. Tymczasem drugim faktem o psychoterapii w różnych nurtach jest to, że jesteś nieszczęśliwy, jeśli twoje życie nie ma sensu. A sens swojemu życiu nadajesz sam. Poprzez wartości. Poprzez cele. Czyli... A cele nie mogą być całkowicie oderwane od społeczeństwa. Tak, oczywiście, że nie. No bo jak? Czyli tak. U psychoterapeuty usłyszysz, odstaw tego człowieka. Nic dobrego cię w relacji z nim nie spotka. I nikt nie mówi, żeby tych ludzi zabijać. Bo ja się spodziewam już po prostu takich reakcji, dlatego o tym mówię, tak? To, że czyjeś życie nie ma sensu, nie oznacza, że trzeba tego kogoś eksterminować. Ja jestem zwolenniczką poglądu. Żyj i pozwól żyć innym. Ale nie będę twierdziła, że egzystencji pozbawione sensu, w sensie aksjologicznym, w sensie wartości,
nie są pozbawione sensu. Dlaczego tak nie powiem? Dlatego, że ja też jestem terapeutą. Nie jestem psychoterapeutą, ale jestem też terapeutą, jestem pedagogiem i wiem, że jeśli nie nadałeś swojemu życiu aksjologicznego sensu, to cierpisz. I to nie jest mój wybór, że ty cierpisz. To nie jest moja sprawa, że ty cierpisz. To nie ja sprawiam, że ty cierpisz. Brak sensu twojej egzystencji sprawia, że nie wiesz, po co się obudzić i żygać ci się chce, gdy masz się obudzić. Czujesz się źle, czujesz się nieszczęśliwy. Wiecznie ci niefajnie. To są po prostu fakty ustalone w gabinetach psychologicznych dawno temu i ustalane na nowo. Co może pora zacząć mówić o tym, że ludzie dzielą się na tych, którzy są rozwinięci moralnie. I pracują nad sobą. I pracują nad sobą i ich życia mają głębokie sensy, które ich uszczęśliwiają. I na tych, którzy pozostali albo na jednym z prymitywnych poziomów rozwoju, albo wręcz w fazie amoralnej. I ich życia wówczas są pozbawione aksjologicznego sensu i ci ludzie cierpią, a prowadzenie procesów, czy to pracy socjalnej, czy terapii z nimi, rokuje bardzo słabo.